Cześć, czołem, siemanko, smerf napiona, standardowo. Dzisiaj dość rano, jest godzina po szóstej, kilka minut, piątek, 25 czerwca. Także zaczynamy dzień od spacerku. Nagrywam z rana, dzisiaj trochę wcześniej wstałem, ze względu takiego, iż jedziemy dzisiaj z Dawidem do Tomaszowa Mazowieckiego, do sklepu Dobre Sukle na spotkanie po prostu z ludźmi, z klientami i tak dalej. Właściciel zorganizował takie spotkanie, więc jedziemy sobie. Ja z rana jeszcze muszę zrobić trening, posiłki mamy już gotowe. No i od dzisiaj można powiedzieć, że zdaję raport i zaczynamy prepa. Prawdopodobnie dzisiaj wyślę raport, bo chcę przerzucić je z soboty na piątki, będzie mi troszkę wygodniej, a Dawid i tak pewnie odpisze mi dopiero w sobotę, bo plan był rozpoczęcia prepa w sobotę. No ale to zobaczymy, jeżeli odpisze mi dziś, to dzisiaj Wam powiem, jakie pierwsze zmiany. Jeżeli odpisze mi w sobotę, to jeszcze jutro rano po prostu dogram i też wrzucę. Co więcej, no nie mogę się doczekać, kiedy zacznę tego prepa, bo już mam dość okresu masowego, teraz zwłaszcza po kontuzji jestem jeszcze trochę taki sflaczały, skapciały, nie jestem nabity, nie jestem ostry. Podejrzewam, że na prepie kilogramy mi trochę zaczną wracać, bo to ta waga, no tutaj co jest, to jest taka moja, ale to jest taka... Wiem, że gdybym był w sztosie treningowym i nie byłoby kontuzji, to byłoby więcej kilogramów, a jest 101 kilo. Także sądzę, że po prostu to gdzieś tam te kilogramy jeszcze delikatnie w górę na początku mogą pójść, albo będzie po prostu taki rekomp delikatny jakiś tam wychodził. No, no to tyle. Idę teraz jeszcze pospaceruję chwilę, nie dla kroków, po prostu dla psa, bo nie mam żadnego kardio ani kroków na ten moment. Wrócę do domu, zjem posiłek przedtreningowy, lecę na trening. Z treningu coś tam nagram, ale to tylko tak delikatnie, bo bardziej chcę nagrać dzisiaj vloga z całego wyjazdu, z całego dnia, a nie będę skupiał się za mocno na treningu. Także co, widzimy się, zobaczymy, może będę nagrywał też posiłki, może nie, po prostu taki luźny vlog. Zobaczycie dalej, co będzie. Tak jak mówiłem, robimy jeszcze trening przed wyjazdem. Plecy plus barki. Na plecy są tylko dwa ćwiczenia, na barki bodajże 3 albo 4. Plecy robiłem w tym tygodniu już mocniej wcześniej, dlatego teraz dwa ćwiczenia po 3 serie. Nagram Wam w skrócie, żebyście zobaczyli co i jak, ale to nie będzie tam, tylko po prostu takie przebitki sobie wrzucę, nie? Takie serie 10-12 powtórzeń. Już tutaj no, nie chciałem ryzykować, bo by zwiotło mi czachę. Drugie ćwiczenie na plecy, ściąganie do klatki drążka. 10-12 ruchów, druga seria 12-15 i druga seria z rest pauzem, czyli wychodzą nam tutaj też 3 serie. Zobaczymy jak nadgarstek, bo tutaj no, nie dam rady zawiązać sobie strapsa plus paska, a bez pasków nie utrzymam, więc zobaczymy. Tutaj ciężaru już nie poszarpię, bo przy każdym szarpnięciu czuję nadgarstek, więc delikatnie, z wyczuciem jeszcze muszę uważać na ten nadgarstek, no ale jest lepiej. Mimo tego, że wyglądam trochę jak kartofel, no ale powoli wrócimy do formy, zaczynamy prepa, trochę nabiję i gdzieś tam niebawem pokażę formę, bo teraz dno i wodorosty. I lecimy już, przechodzimy na barki.
mam na, powinienem wyciskać na śmiecie, ale że dzisiaj jestem na McFitie. Jest tutaj mój taki jeden z ulubionych kamerków na barki, to sobie na nim zrobię, wykorzystam. Pierwsza seria 6-9, druga 10-12, więc tylko pierwsze serie nagram. Lecimy dalej. I widzicie, tak dzisiaj śpieszę, oj tutaj światło w tym McFitie dziwne. Wiecie co, były jeszcze wznosy na maszynie z racji, że ten nadgarstek chce odciążać, więc na maszynie wznosy bokiem, dwie serie plus w drugiej serii rest pause. I teraz przechodzimy jeszcze, zrobimy tył barku, dwa ćwiczenia na tył barku, będzie to odwodzenie hantli w opadzie tułowia i tył barku na łosiu. Tutaj łosia nie mam, więc może face pull sobie zrobię. I tu będą trzy serie i bodajże tu, więc mocno tył barku dzisiaj. Zaraz jeszcze sprawdzę powtórzenia i się w razie czego poprawię. O, przepraszam, w pierwszym ćwiczeniu odwodzenie hantli dwie serie, a tył barku na łosiu dwie serie plus rest pause. Nie będę już tego nagrywał, bo nie ukrywam, że trochę się śpieszę. Także robimy jeszcze tył barku i spadamy. Ram pam pam, po treningu już. Także podsumowując, dwa ćwiczenia na plecki, trzy serie, kolejne ćwiczenie, dwie serie plus rest pause. Przód barku dwie serie, bok barku dwie serie plus rest pause. Tył barku dwa ćwiczenia, dwie serie i w kolejnym ćwiczeniu dwie serie plus rest pause. No i tak wyglądał mój dzisiejszy trening. Wbrew pozorom może się wydawać tak na papierze słaby, ale można się naprawdę umęczyć. Z tym, że nadal bardzo muszę z dystansem podchodzić do ciężaru i gdzieś tam z taką pokorą, bo każde szarpnięcie może mi ten nadgarstek znów pogorszyć, więc no trzeba uważać, ale jest ok. Lecimy do domu jeść, kąpać się, zbieramy posiłki, no i ruszamy po Dawida. Jedziemy. Ponad 300 km mamy, także zleci. A tak przy okazji zobaczcie, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Od melanotanu trochę pieprzyków mi wyskoczyło. Widać znaczną różnicę już od melanotanu. Może ja nie brałem jakichś dużych dawek, więc nie jestem brązowy, bo nawet nie brałem po 500 mikrogram a day, tylko brałem sobie, tak średnio wychodziło gdzieś po 250 codziennie, a że no, nie opalam się zbyt szybko, więc troszkę zbyt mała dawka sobie ją teraz podbiję. Tylko zobaczę, jak będzie z pieprzykami, jeżeli zacznie mi ich bardzo dużo wyskakiwać, to zostanę na takim etapie, jak jestem, ale mega działa, polecam, bo już nieduża dawka zmieni kolor skóry na taki fajny, jakiś brzoskwiniowy, taki wiecie, no to już nie jest taki syn młynarza, tylko już fajnie gdzieś tam ta skóra kontrastuje, no i nie wygląda się jak dziwak w lato przy opalonych ludziach, gdzie zawsze miałem z tym jakiś problem. No, dobra, lecimy. Już w domku po treningu, wykąpany i teraz pora zjeść. I co tutaj wjedzie? Wjedzie izolacik od Ostrowit, cornflakesy i płateczki. Także jemy, posiłki już na drogę są, no na cały dzień są przygotowane oprócz kolacji. Także zbieramy się, powoli jedziemy po Dawida i ruszamy. U mnie klasyka po treningu, także zawsze praktycznie płatki i izolat. No i klasyka gatunku. Czekamy na Dawida. O, a tamten gość, czekajcie, tamten gość czeka najbardziej. A Dawid jak zwykle, umawiamy się na 12, jest 12.10 i pewnie jeszcze 10 minut sobie na niego poczekamy. No ale to już standard. Tak, taka klasyka u Dawida. No i zmierza Dawidos w naszą stronę, Bantek już go wykukał i już będzie świrował pawiana. No ciekawe, czy tam Dawid się... Zmieścisz się? O, tam niestety jeszcze płyteczki z budowy będzie trzeba zawieźć do Ostrowi, żeby sobie poczekały. Już możecie przywitać Rywika. Poczekamy.
Poczekamy, wsiądzie. No i co? I tripek 300 km, jeszcze nie tak dużo, a ten już świruje. Zaraz zobaczycie, co to znaczy pies ci mordę liza. Czy jak zwykle za lekko? Nie wiem, zaraz się okaże. Czekaj, moja głowa się nie mieści. W samochodzie. I teraz... Pies ci mordę lizą. Pies ci mordę lizą, o. I już bandosław jest na swoim miejscu, ale tylko do Ostrowi, nie jedzie z nami. Dalej, tylko 100 km. Cześć. Tak w ogóle cześć, Dawidku. Cześć, paskudo. Dobra, lecimy i widzimy się po trasie. Siadamy. Doleciliśmy, mamy pierwszy postój. Oczywiście w Ostrowie już się zatrzymaliśmy. Zostawiłem psiaka i teraz pora na szamkę, tylko idziemy najpierw na cepa. Do łazienki, a tam się Godzilla wynurza. Wyjdzie czy nie wyjdzie? No, także idziemy i zaraz będzie szamka. I wlatuje u mnie trzeci posiłeczek, indyk i tylko ryż niestety. A u Dawida, co ma Dawid? Czemu nie dałeś kaczyku żadnego? No bo się spieszyłem i mam takie suche żarcie. Co masz? Turszak, ryż i cukinia. I cukinia, czyli trochę bogaciej niż u mnie. No ale dobra, jemy i lecimy dalej. Ile masz kalorii teraz? Teraz 60 gramów. No to 60 on ma, a ja w tym posiłku mam 160. Dojechaliśmy już do Tomaszowa. Jesteśmy w sklepie. O, tutaj dobre suple. Także dzisiaj sobie troszkę tutaj czasu spędzimy. Jest troszkę rzeczy do degustacji. Jest i Davik. Wyróżnia się na tym białym tle. Jakiś taki opalony. Na tym tle wszystkich. Melanotan, propeptides. Znaczy biola. Propeptydy. No i właśnie my sobie tak siedzimy w gronie, ludzie się zbierają, sobie trochę pogadamy, pijemy kawusie, pysznej kawusi, a dalej to wiecie już co. Zobaczymy jak będzie, może jakaś ciekawa rozmowa, to będę nagrywał jak Dawid będzie się wypowiadał, bo mnie to nie ma raczej co słuchać, to w innym materiale. Cześć i czołem dnia kolejnego tak naprawdę. Wczorajszy wyjazd udał się bardzo dobrze. Wróciliśmy około 12, może gdzieś tam nawet pierwszej w nocy, ale było wszystko spoko. Troszeczkę wczorajsze plany zostały u mnie pokrzyżowane, ponieważ nie będę tutaj się wdawał w szczegóły, ale jak wiecie, mój tata wcześniej był w szpitalu. Teraz trafił podobnie i jest w śpiączce, także po prostu ta wiadomość trochę gdzieś tam namieszała mi w głowie i po prostu wyleciało mi z głowy, straciłem jakiś tam nastrój na nagrywanie vloga. I tak tam większość praktycznie dnia nagrałem. W dobrych suplach byliśmy aż do godziny 20. Fajnie się gadało, przyjemna atmosfera. Zostaliśmy naprawdę z Dawidem ugoszczeni. Mega zajebiście, no jestem, aż tak mogę powiedzieć. Fajny wypad, fajnie gdyby, chętny byłbym, gdyby takie wypady były częściej, trochę kilometrów trzeba przejechać, ale żeby porozmawiać z ludźmi i doradzić im i patrzeć jak oni nas słuchają, to naprawdę jest bezcenne, że tak powiem, że dla kogoś można być choć w jakimś tam małym stopniu autorytetem do naśladowania, jest to bardzo, bardzo miłe. No, dzisiaj jest sobota, ja już jestem też po treningu, już troszkę poogarniałem, dzisiaj wleciały klatka, dwa ćwiczenia, triceps, dwa ćwiczenia, na dwójki, trzy ćwiczenia. Jutro mam off, wracam do Ostrowi Mazowieckiej, ponieważ moja mamuśka wraca z zagranicy i najbliższe dni treningowe będę trenował u Waldiego. Także no przepraszam, że wczoraj za dużo nie nagrałem, ale no troszkę taka ciężka sytuacja była gdzieś tam, jak się dowiedziałem, to trochę taki wiecie, jak młotkiem w łeb i gdzieś tam te nagrywanie zeszło na drugi plan, ale mam nadzieję, że to rozumiecie. Myślę, że u każdego by tak było. Serdecznie pozdrawiam Tomka z Dobrych Supli, całą ekipę. Mam nadzieję, że jeszcze taki wyjazd, takie spotkanie nam się uda powtórzyć. Coś tam wstępnie planowaliśmy, że może gdzieś tam jak będziemy po zawodach, ja z Dawidem wtedy w takich zajebistych formach wpadniemy i też się z wami spotkamy tam właśnie, kto będzie chętny. No, także to koniec by był vloga, no taki troszkę nietypowy, nie tak miał wyglądać, nie tak planowałem tego vloga, no ale tak się skończyło.
więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jestem już na prepie. Ja i dopowiem, ucięte kalorie zostały o 120 gram węgli, tam bodajże piątkę tłuszczy w dzień treningowy. W dzień nietreningowy Dawid ściął mi 100 węgli i nie pamiętam, ile tam tłuszczy. Kroki weszły 9000 kroków w dzień treningowy, 10 w dzień nietreningowy. Reszta w suplach, ani w niczym innym żadnych zmian. Na razie lecimy tak, zostało 17 tygodni, zaczynamy prepa i już teraz co tydzień będę mógł Wam nagrywać takie vlogi konkretne, jak forma, jakie zmiany, co się dzieje, bo myślę, że to będzie Was bardzo interesowało też, jak jem na prepie, jakich produktów używam. Lifestyle, zostajemy przy tym. A mam nadzieję, że też uda mi się kontynuować serię Biceps w Biceps. Będziemy tam zapraszać z naszego fit świata ludzi, żeby sobie tak na luzie pogadać na live'ach. Te live'y będą zapisywane i do wglądu cały czas dla wszystkich. Trzymajcie się. Siemanko.